20 maja weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego, w których zmieniają się kwestie dotyczące rowerzystów. Kierowcy muszą zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę. Wskutek tych zmian rowerzyści nabyli więcej praw w stosunku do kierowców samochodów i zyskali więcej możliwości, m.in. jazdę chodnikiem pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym, jazdę w peletonie, wyprzedzanie z prawej strony i wożenie dzieci w wózkach rowerowych. Przepisy, które ułatwiają im życie, już obowiązują. Wskutek zmian rowerzyści nabyli więcej praw w stosunku do kierowców samochodów, m.in. jazdę obok siebie, o ile nie utrudnią ruchu autom, jazdę w peletonie, wyprzedzanie z prawej strony samochodów czy wożenie dzieci w wózkach rowerowych. Przepisy te mają ułatwić życie rowerzystom, mają zapewnić im bezpieczeństwo. Szczególnie uwagę należy tu zwrócić na możliwość omijania i wyprzedzania wolno jadących pojazdów przez rowerzystów z prawej strony tych pojazdów. Rowerzyści mają obowiązek poruszania się po ścieżce rowerowej lub specjalnie wyznaczonych pasach ruchu. W przypadku, kiedy okoliczności nie są odpowiednie, mogą wjechać na chodnik, ale muszą zachować ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym. W tej chwili te nowe przepisy wprowadzają to, że rowerzysta może korzystać praktycznie z całej szerokości jezdni. Oczywiście zgodnie z przepisami. Czyli nie ma tutaj ograniczenia, że rowerzysta musi się poruszać jedynie tylko prawą stroną jezdni. Może jechać również środkową częścią jezdni, jak również pokonywać skrzyżowanie środkowym pasem na skrzyżowaniu, jeżeli na skrzyżowaniach występuje kilka pasów ruchu. Dzięki nowej ustawie o ruchu drogowym rowerzyści będą czuć się bezpieczniej na drogach, a komfort podróżowania poprawi się. Teraz rowerzyści mają w Polsce podobne prawa jak w Niemczech, Danii czy w Holandii.